Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jest Mirosław Dożył, tak? Tak. Ja tak. Też. Dziś wielka rocznica, proszę Państwa, bo kręcimy to dla Was, kiedy następuje u nas wielka zmiana rządu, żebyście tak byli na bieżąco, z czego ja jestem bardzo zadowolony, a Robert sceptyczny, jak zwykle, bo mówi, jego ma dobre powiedzenie, co nasz ale Brown mnie, również mnie, mówi, jak leczyć dżumę, czy leczyć dżumę cholerą, prawda, mówią, jak wczoraj pan poseł Brown. Ja bardzo z Brownem jakby, tak, da, no wcześniej mówię, tego nie widziałem, ale nie, teraz ale wczoraj tak, występował, jak mówił. Widziałem, jak leczyć dżumę cholerą i to być może się uda. Ale my w temacie, jak widzicie, zimowym, na roboczo dzisiaj ubrany. Ale jeszcze czekaj, dokończ, bo obiecali ci, że dadzą 800+, dlatego tak się cieszę. 800+, tak. A co emerytom, bo dla mnie bardziej mniej... A nie, to ja się zakręciłem. Ja, chyba tak. Nie, no przepraszam. Dobra, jedziemy. Chyba, że w ciąży jesteś. Bo, nie, bo ja słyszałem o takich przypadkach, gdzie jedna z posłanek powiedziała, że mężczyzna może urodzić dziecko. Dość polityki. Proszę bardzo, zimowe warunki, ślisko, bo my tu, o, proszę Państwa, jakby ktoś chciał sprawdzić, to naprawdę ślisko. Dlatego ubraliśmy się, jak gdyby ktoś tam jechał, hamował, żeby nas nie wjechał. I Mirek, temat Robert. Mirek, i teraz taki temat. Tutaj jakby jest i tak, przed zimą i po zimie, tak. Sądząc te jazaury, tak. W każdym bądź razie warunki są niesprzyjające, tak, dla no kierowców. Niestety. I co, my z doświadczenia, bo Mirek to stary rajdowiec, tak? No, nie da się ukryć, już od 70 pewnie 5. Ja podstarzały, tak? Może 3. Storowy rajdowiec. Prawo jazdy w 70 roku, ale 1970. Zabiorę ci, zabiorę. Tak, kiedyś, no. Jako... Taka przymiarka była, że w 65 roku życia. Jest, tak, jest. Unia dojedzie, ma taki projekt. Ma taki plan, żeby zabrać prawo jazdy. W każdym razie, drodzy Państwo. Kilka uwag. Ślisko, tak, śnieg, jakieś błoto pośniegowe, tak, tudzież innych kupę rzeczy, albo elementów. Albo taka szklanka z powodu przejściówki mrozu. Albo taka szklanka z powodu zmiany powiatu czy gminy, tak, że tutaj było mokro, tam jest ślisko, tu czy na odwrót, tak. Też tak, no, odwrót może się zdarzyć, że no, w każdym bądź razie zaskoczyć uważać. Może wszystko na drodze. No, proszę uważać, proszę uważać. Bardzo uważać, bardzo. No i teraz uwaga. Wszystkie ruchy na śliskiej nawierzchni, tak, bo tu się Mirek zgodzi, tu już nie trzeba specjalnej techniki i wielkiego doświadczenia życiowego. Wszystkie ruchy muszą być bardzo delikatne, wolne, skoordynowane, krótkie, płynne i bardzo przemyślane, tak? Tak jak momenty i hamowania, dojeżdżania, zakręcania, wszystko dużo wolniej, tak jakbyście Państwo, ja wiem, w błocie podróżowali, tak? Próbowali płynąć w kisielu, no, nie pływam, ale wyobrażam sobie, dużo, najlepiej, jak najlepiej, jak jedziecie prosto, to w ogóle, prawda, nie ruszać, tylko jechać, póki da się no jechać. Na pewno hamowanie dużo szybciej, zwłaszcza przed przejściami, tak, bo to może Was zaskoczyć, że jednak ABS zadziała, ale i tego hamowania też nie będzie, bo ABS jakby nie działa na lodzie, on po prostu nawet czasami wydłuża tę drogę hamowania, bo jest uślizg kół, tak? Na pewno wydłuża w przypadku lodu. Czyli dużo, dużo wcześniej, dużo, dużo wolniej i mniej agresywnie, tak? Czyli wszystkie ruchy w spowolnionym tempie. Dobre. I myślę, że na terenie miasta Wam w zupełności ta ostrożność wystarczy. Jest czyściutko, zobaczcie, nie ma lodu, nie ma śniegu. Miasto stanęło na wysokości zadania, a my prawie na granicy miasta. A po co tu stanęliśmy? Jeszcze nie. Po co? Jeszcze nie. Słuchajcie, który będzie? Dzisiaj jest? 12? 12. 12. Jutro jest rocznica stanu wojennego. Wracałem, drodzy Państwo, w piątek. Musiałem wyjechać za miasto. Ale to tak życiowo Wam powiem, tylko o co chodzi. Szybciutko. Wracałem i szybciutko nie wracałem, bo taka była brzydka pogoda. Chlapotaj się. Od ulicy Bakałażeskiej wjeżdżałem z obwodnicy. Toczyłem się za autem, no i co, proszę Państwa, jest! Jest patrol! Trafiony! Jest trafiony! I zatopili Cię! Tak, i powiem Państwu szczerze, co mi jest przykro, przepraszam, bo byłem niegrzeczny. Tak.
Byłem niegrzeczny, należało mi się. Tak, jechałeś bardzo szybko pewnie w obrębie miasta. Pewnie z jakie 15 km w godzinę przekroczyłeś. Całe 11. 11? 11. Oj, niedobrze. Całe 11. Niedobrze. Z czego powiem wam tak, ja to powiedziałem temu funkcjonariuszowi. Oczywiście dwóch panów zamaskowanych, jeden bardzo miły, starszy, młody oczywiście, nabuzowany. No, że... I mówi, no, ja mówię chyba, nie, mówię chyba żartujecie, kurde. A on się zjeżył. Tak, bardzo się zjeżył. Bo poważny urząd. I moja propozycja była taka, może chociaż pouczenie. No, nie mogę tak. I koniec. No, nie mogę, to nie mogę, więcej nie prosiłem, bo nie ma o co prosić. Grzecznie się pożegnaliśmy, pan powiedział do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie mogę. Bo muszę ukarać, bo jest akcja. Nie, powiedział tak? Do zobaczenia. Do tego nie mamy wątpliwości. Nie mamy, do zobaczenia. Co do tego nie mamy wątpliwości. I powiem ciebie. Państwu tak, ja trochę nie byłem pewny odnośnie tej funkcji pouczenia. No ale dzisiaj przez programem tak. Zadzwoniłem do osoby kompetentnej w tej kwestii, no i pytam, słuchaj, jak to jest? Czy może pouczyć, czy nie może? To mówię Państwu, bo chyba, żebym się mylił, to jest 1% tego, co że się mylę, że w każdej jednej sytuacji funkcjonariusz może Państwa pouczyć, więc jeśli wam powie twardo, że on nagrywa i nie może, to jest troszeczkę absurdalne, bo też mamy przykłady, sieć jest nieubłagalna, internet, gdzie było widać, jak często i gęsto jakiś tam funkcjonariuszy, tak, swoich służb, za nie takie wykroczenia nakładano taką formę kary, bo to forma kary to jest pouczenie, tak, i sobie odjeżdżał, więc to jest tylko bajka i to jest jakby dowolna interpretacja funkcjonariusza, oczywiście on ma do tego prawo i też nie można mówić, że on nie ma do tego prawo, ma prawo to samo sądzić i sam to osądza. Dobrze, ale teraz byli zaczajeni. O Jezu, to mało powiedziane. Dobrze, i teraz spróbujmy już przy okazji, jak jesteśmy w tym ruchu drogowym, poruszyć inny problem. Czy jaką ilość policjantów ruchu drogowego widziałeś, a innych policjantów kontrolujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w centrum miasta? Widziałeś takie akcje? Bo tu jest akcja prędkość, prawda? W twoim przypadku rozumiem, że chodzi. No jakaś to akcja była, tak? Ale czy widziałeś na przykład policjantów na skrzyżowaniu, powiedzmy, Utraty i tutaj Dwernickiego koło Plazy, gdzie nagminnie wszyscy zjeżdżają na czerwonym świetle, skręcając w lewo, prawda? Albo jadąc prosto. Czy widziałeś tych policjantów na innych skrzyżowaniach ze światłami, żeby karali, kontrolowali tych kierowców, co zjeżdżają nie na żółty, na czerwonym świetle? Polecam to skrzyżowanie również Dwernickiego i Noniewicza. Skrzyżowanie Utraty z ulicą Sejneńską. Szanowni policjanci, rozumiemy, że wy macie akcję, ale w nowej rzeczywistości, jak on nastąpi, to mam nadzieję, że też wam tą akcję zrobią, że weźmiecie się do roboty na tych skrzyżowaniach i zaczniecie te skrzyżowania z sygnalizacją świetną kontrolować i tą dowolność zjeżdżania przez kierowców zlikwidować, bo one stwarzają realne niebezpieczeństwa. To nie wszystko załatwi, prawda, to opóźnienie sygnalizacji świetnej, tylko dążcie do tego, żeby była ta nieuchronność, Mirek, kary. Żeby być uczciwy w tym wszystkim, tak, to ja rzeczywiście te 11 km przekroczyłem, no to... i tu w ogóle nie ulega wątpliwości. Jest dobra, ja muszę przyjąć pokutę. Jakbym się z tym nie zgadzał. Ale w jakich okolicznościach przekroczyłeś? Wytłumacz, że zjeżdżałeś sobie z górki, toczyłem się za jakimś tam, za autem jakimś, toczyłem, wjeżdżałem. Chyba Kałażewski. Tak, tak. No, no. No, no to dobra, tak się wydarzyło. No ale tego typu zachowanie przeciw obywatelom, według mnie, ja to pamiętam, bo nie wszyscy wiecie, ja też urodzony jestem, może tak. W końcu komuny, tak. Część pamiętam, miałem okazję przyglądać się w rodzinie mniej więcej, jak to działa, pamiętam, jak większość funkcjonariuszy nosiła wąsy, pamiętam, że potem była bardzo obrażona, że ich nikt nie lubi, tak, tak. Że bardzo źle się o nich mówi, teraz nie mamy wąsów, ale mamy takie maski nos zasłaniające, tak. No, to mamy teraz takie maski, nie ma czego się wstydzić, jeśli to wszystko takie jest super, to po co trzeba okazać te twarze sobie i tam afiszować się, zdjęcia może robić. Ale może COVID?
Ja nie wiem, co jest z COVID-em, no ale, ale powiem ci, grubo by mnie zwaliło z nóg, to do zobaczenia, nie? Słuchaj, jesteś znaną już osobistością nigdy tego się na to się nie powoływam. I powiem państwu szczerze, w D to mam. Dużym poważaniu. Pamiętam, bo miałem wtedy 20 parę lat, ja pamiętam takie, był taka, pewnie z państwa też dużo pamiętaj, ty Mirek pamiętasz, jak no, tutaj pewno się rozbestwiła pewna grupa funkcjonariuszy i pamiętam, jak ich wozili wszystkich po tym na Białystok, nie? Pamiętam, jak ich powiedzi, jak do dziś chodzą z głowami przy ziemi. Człowiekiem trzeba być całe życie. Nie, kurde, w sprawach wyjątkowych, albo na urodzinach u mamy. Proszę państwa, dlaczego o tym mówimy? Mówimy dlatego o tym, że to bezpieczeństwo ruchu drogowego, tak mocno nagłaśniane w Polsce przez tą Krajową Radę Bezpieczeństwa, przez inne organizacje, przez policję, która mówi, że jest spadek wypadków, że prawda, może nie spadek kolizji, że jest spadek niby pijanych i tak dalej. Proszę państwa, okazuje się, że nadal jesteśmy w czołówce. Tak, w czołówce krajów, gdzie najwięcej jeździ nietrzeźwych kierowców, gdzie niestety, prawda, mamy dużo wypadków z ofiarami śmiertelnymi, gdzie nadal masa ludzi ginie na przejściach albo jest kaleczona. Coś w tym wszystkim nie gra. Ta nieuchronność kary chyba nie działa. I wasze wysiłki nie powinny tylko, prawda, kierować się, jeżeli chodzi o ruch drogowy, w kierunku, prawda, kontrolowania szybkości, bo szybkość może być niebezpieczna, ale nie ona jest tylko tutaj, prawda, przyczyną tych wypadków. Nie łapiecie tych kierowców, którzy naprawdę stwarzają zagrożenie. Tak, to skutkuje wypadkami ze skutkiem śmiertelnym. Ja już nie mówię o tych, którzy projektują te autostrady i zrobili zjazdy ze skrzyżowań, że łatwo tam wjechać pod prąd, co już jest paranoją w ogóle i po dziś dzień nierozwiązaną. To są błędy projektantów, ale coraz więcej wypadków pokazują właśnie nagrań, że jedzie kierowca pod prąd, bo udało mu się zjechać z autostrady. Ale to mówię, też mówiliśmy o tym, że projektowanie dróg to nie powinno się dawać amatorom, tylko ludziom, którzy jeżdżą i z wyobraźnią. Często, patrzcie, nawet w mieście koryguje się zakręty, przesuwa się przejścia, rozbudowuje się skrzyżowania, przebudowuje się skrzyżowania, bo pierwotne projekty okazały się zupełnie nieprzystosowane do dzisiejszej rzeczywistości. My też z Robertem mówiliśmy ostatnio o autobusach elektrycznych. Mówiliśmy, że owszem, trzeba będzie wejść w te autobusy, ale nie śpieszmy się. Dajmy się rozbić innym o tę ścianę. Tak jest. I już pomału to się zaczyna normować. Już tam w Gdańsku też to zrobili. No, Webasto założyli w autobusach na ropę. Diesla. I w związku z tym, tak, w związku z tym one, prawda, jeżdżą dalej, bo ogrzewanie mają Webasto, a przed uruchomieniem tego autobusu włączają do gniazdka elektrycznego i grzeją je, prawda, elektryką, zanim ruszy. Nagrzany rusza w trasę, a potem dopalają to, prawda, paliwem. Tak, ciekły. Ale Mirek, my jeszcze o tym nie mówiliśmy. Żeby stworzyć tego elektryka, to wiecie państwo, że w Afryce mnóstwo dzieci pracuje za miskę ryżu. Za nic pracuje. Za jakieś jedzenie. Za jedzenie. Te dzieci umierają. To wszystko jest jedną wielką taką fikcją, której nikt nie chce pokazać. Ta zmiana zielona, ona na pewno tylko służy, jak to się mówi, chyba bogatym, tak? To znaczy... Tak to wygląda, że tam za płotem jest bieda, która pracuje na tą zmianę ekologiczną, do której się wszystkie śmiecie potem zwiezie, która poniesie wszystkie konsekwencje zdrowotne z tytułu tego wydobywania i my tu się będziemy chwalili zmianami ekologicznymi. Znaczy, problem, ja myślę, ogólny polega na tym, że my za mało mówimy, za mało pokazujemy, że tą ekologią tak naprawdę to te myślące kraje i tak dalej, Europa zajmuje się w dużym stopniu, ale pozostałe kraje świata nie. I weźcie Malezję, Chiny, prawda? Nie są zainteresowane. Oni nie są na dzień dzisiejszy zainteresowani, oni tam produkują jedzenie. I teraz taka sprawa. Dowiodła ta ostatnia konferencja tu w Davos? Dubaju. W Dubaju, nie? Chyba. Wszyscy samolotem. 1,8 1,8 tak. Osobnika, który tak tam dotarł, to był jeden odrzutowiec. I nie mówimy tutaj... Czyli na dwie osoby jeden odrzutowiec. Nie, no mówimy dosłownie, że ruch lotniczy będzie się rozwijał, ale nie mówimy o tym, że nie ma na dzień dziś swoim, no nie ma tych elektrycznych samolotów, prawda? I one głównie też odpowiadają za te zanieczyszczenie środowiska. Ekologią to...
tak, proszę Państwa, powinniśmy w tej nowej rzeczywistości, nawet naszej rządowej, dość ostrożnie postępować. Właśnie, Mirku, wszyscy tu szafują. Takie oklepane słowa, tak, frazesy, one nijak się nie mają do realnej rzeczywistości. Starczy tylko na te autobusy popatrzeć albo na auta elektryczne. Przecież czyli to jest... Nie, ten trend powinien być taki rozsądny. Nie owczy pęd, prawda, ku nowościom. Rozsądnie, spokojnie, róbmy te przyłącza, róbmy sieci przesyłowe najpierw. Własne, własne. Tak, dzisiaj, proszę bardzo, publikujemy takie, skarżą się ludzie posiadający fotowoltaikę. No, panie, mówi, przedtem, zanim zamontowałem, o połowę mniej płaciłem, niż płacę teraz. Ale nikt tego nie wie. No, a fachowcy mówią, cholera, nie wiadomo. No, na pewno jest tak, że sieć nie przyjmuje, bo ma starą instalację, prawda? Jak ma pan jeszcze kilku sąsiadów, to już ma pan przerypane. No dobrze, ale proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ja przedtem płaciłem, powiedzmy, za 1500 kWh, a dzisiaj nie zwiększyłem zużycia, prawda? Płacę za 3000 kWh. Gdzie jest problem? Problem tych nowoczesnych również liczników energii elektrycznej. A widziałeś faktury? Widziałeś faktury, nie? No. Tego nawet najmądrzejsi mędrcy nie zrozumieją. Ale za to, jak dostawałeś fakturę listową, to patrzysz, mówi jedna kartka, prawda, gdzieś rozpisania tego tam na różne siły, moce i przez moce, a trzy albo cztery kartki propagandy, że dostawałeś tak. Cztery kartki, jedna kartka ta dotyczyła, a propaganda mówi, że idziemy do zielonej energii, że tamto, tak to wyglądało. Od stycznia do czerwca w okresie dwóch miesięcy już trzecią korektę mam. No, proszę. Tych wszystkich. Myślę, że wszyscy Państwo z tym się borykacie w domu, z tą wszechobecną inteligencją. No nic na to nie poradzimy. Wydaje mi się, że raczej to się nie zmieni. Wracając do służb mundurowych, tak, nie? Tak, no właśnie. Ty zauważyłeś, bo jakieś to zauważyłem, tak, że co by ustawodawca nie klepnął, tak, to z tamtej strony nie ma w ogóle nic. On przychodzi, na przykład wczoraj było o czym innym, rano jest zmiana przepisów, przychodzi, jest fanem tego, jest miłośnikiem, tak, taki na przykład rzecznik prasowy komendy, jest w ogóle zwolennikiem, tak, no, reprezentacja taka. Rozumiem, tak. Jest, i ja z tamtej strony nigdy nie słyszę jakiegoś weta, że coś było głupie. No, służby graniczne na przykład tak mają panią rzecznik. Tak jak, kurde, by po prostu klapy na oczach, nie, jemu tam powiedział głupotę i on z tą głupotą polecił. Za tydzień z tego się wycofuje. Z czego moim zdaniem to z tamtego miejsca powinno płynąć, że słuchajcie, to nie jest dla egzaminu i te takie konsultacje też tam powinny płynąć i nie ma czego się bać. Może w nowej rzeczywistości się coś odmieni. Oj, jakie ty masz oczekiwania. Nie no, takie, no chciałbym, marzenie. Ja powiem tak, on dłużej żyje, powinien być mądrzejszy. Ja to sobie przypominam, 30 lat rządzą te same osobniki, tylko zmieniają nazwy. Tak. I on odkrył dzisiaj nowy potencjał. To znaczy, chcesz powiedzieć, nie lecz dżumy cholerą, tak? Nie, ja po prostu nie mam żadnych oczekiwań już. Nie masz żadnych oczekiwań? Nie. A to co ja mam powiedzieć, 20 lat starszy od ciebie, ty masz, prawda? Ty jesteś, widzisz, ja... ktoś zmieniał nazwy i już jesteś za. Wiesz, ja byłem indoktrynowany 20 lat dłużej niż ty, ale tak naprawdę ty nie byłeś prawie wcale, bo jak ja się urodziłem, to w 50-tych latach już od dziecka była indoktrynacja przez 60-te, 70-te, a ty od 80-tych lat dopiero ale ja chciałem powiedzieć, i ja że... żyłem klasyczną komunę. Tyle, co ja przeżyłem. W piernicz dostałem od władzy, chociaż nie byłem polityczny. Ale byłem polityczny. Nie byłem polityczny. Tak, i ja wiem, co to, proszę Państwa, dostać pałą w plecy. Oj, boli. Ale mnie jak przysłuchiwali, to nie bili pałą, prawda? Tylko zadawali niewygodne pytania, mówi. Jak byłem jeszcze opozycjonistą. Może, to ty może jak agencję to wszystko prowadziłeś? Nie, po stanie wojennym. Jak wzywali mnie, więc, ale na zasadzie, prawda, że akurat, nie powiem, nie bili, nie? Wiem, pieczątkę diagnosty miałem. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt i nowego roku. I nowego roku. I żeby, to moje życzenia, żebyśmy się dali radę oderwać od tej awantury polsko-polskiej i po prostu te święta spędzili bez polityki, bez draki, bez rozmów na te właściwie utopijny temat taki i po prostu poświęcili je tylko rodzinie, tak? I spokojowi, żeby po świętach wrócimy znowu do młyna. I z mojej strony życzę Państwu, żebyście przy wigilijnym stole spokojnie sobie siedzieli, nie kłócili się, nie wyzywali politycznie, nie dyskutowali, tylko tak jak ja z Robertem, prawda, w różnych zupełnie opcjach, a przedstawiali sprawę obiektywnie. Tak.
można. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Wszystkiego najlepszego. Nie, teraz powiemy, nie. Bo on to rozdzieli, rozumiesz, a ten drugi pójdzie później. Zobaczcie, wszystkiego drodzy najlepszego. Państwo, redaktor Mirosław tak. Ustali, co będzie. Nie, no bo on to rozdzieli, będzie odcinek, a teraz o tym pójdzie. Czekaj, jego tu nie ma, przecież my się wzięliśmy znikąd. No, oczywiście. Jego tu nie ma. Ale jak coś, to przecież... wszystkiego najlepszego, prawda? Maćku, a teraz z okazji świąt, a w następnym odcinku z okazji nowego roku będzie. Nie? No dobra.